Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis w Anguera, Brazylia, 9 kwietnia 2024 roku. Kochane dzieci, otwórzcie swe serca na światło prawdy, gdyż jedynie tak będziecie mieli siły, by przeciwstawić się tym, którzy sieją fałszywe doktryny. Nie zapominajcie, w Bogu nie ma półprawdy. Zginajcie kolana na modlitwie przed krzyżem. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uzdrowioną. Żałujcie za grzechy i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa. Pozwólcie, by wasze życie mówiło o Panu bardziej niż wasze słowa. Oto czas waszego szczerego i odważnego świadectwa. Prawda mojego Jezusa jest w Jego Ewangelii oraz w naukach prawdziwego magisterium Jego Kościoła. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności wobec Jezusa. Nie spoglądajcie na prawdę poprzez zabrudzone zwierciadło. Tych oficjalnych, kościelnych nauk, które są skażone fałszem i półprawdami. Prawda mojego Jezusa będzie zawsze jaśnieć w wiernych duszach. Słuchajcie głosu mężnych żołnierzy w sutannie i nie odrywajcie się od lekcji przeszłości. W wielkim rozbiciu się wiary ocaleją jedynie ci, którzy miłują prawdę i jej bronią. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę was do tego, który jest waszą drogą, prawdą i życiem. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.